Nowości motocyklowe zawsze możecie poglądać na wiosennych motocyklowych targach, ale w związku z tym, że ze względu na tego złowrogiego wirusa w tym roku targi motocyklowe przesunięto o kilka miesięcy do przodu, my przychodzimy Wam z pomocą i razem z naszą kamerą zabieramy Was na nasze wiosenne tournée po motocyklowych salonach, żeby pokazywać Wam nowości kolejnych marek na sezon 2020. I w tym odcinku odwiedzamy siedzibę firmy Motorland, a to oznacza, że będzie nie jedna marka motocyklowa, ale aż kilka, dlatego że Motorland jest wyłącznym importerem marek Benelli, Kymco, Qway, a także elektrycznych skuterów New. W tym labiryncie nowości niełatwo się odnaleźć, dlatego poprosiłem przedstawiciela firmy Motorland, jest z nami Łukasz Kanownik, który tutaj dzielnie obiecał, że nas po salonie oprowadzi. Ja bym chciał zacząć od marki Benelli, dlatego że mi Benelli zawsze kojarzyło się po pierwsze z takimi mocno sportowymi motocyklami, po drugie, biorąc pod uwagę ostatnie lata, z modelami turystycznymi, mam tutaj na myśli TRK. Tak jest. No a tutaj widzę coś pięknego, klasyka, jakaś nostalgia w ogóle. Widzę, że się tęsknota za przeszłością obudziła w konstruktorach z Benelli. Piękny model Imperiale. No dokładnie, właśnie. To jest motocykl o pojemności 400 cm sześciennych. Jeden cylinder. Jeden cylinder, takie nawiązanie do klasycznych motocykli Benelli rzeczywiście, ale w nowoczesnym wydaniu, bo tu jest już wtrysk paliwa. Nowoczesny wyświetlacz, natomiast spodoba się prawdopodobnie miłośnikom klasycznych, starych maszyn. Mamy piękną, klasyczną, jednocylindrową 400. No, jak to wygląda, to każdy widzi, to teraz mi powiedz, ile to kosztuje. To kosztuje właśnie niewiele, bo to kosztuje 15,5 tysiąca złotych za nówkę. Czy to jest dobra cena, twoim zdaniem? Wiesz co, za 400, no to jest taka cena, jaką trzeba zapłacić dzisiaj ze 125, więc wydaje mi się, że za klasyka z jednogarową 400, jak najbardziej wchodzę w to. Imperiale 400 to jest taka nowość, tak świeża nowość, że jeszcze w ogóle nie miałem okazji na nim pojeździć, ale zdaje się, że ty już na nim pojeździłeś. Tak, zarejestrowaliśmy szybko testówkę, wsiadłem na ten motocykl, pojechałem do domu i muszę wam powiedzieć, czy tobie powiedzieć, że to była mega przygoda, przyjemnie, płynnie. Emocji sportowych tu nie ma, bo coś około 20 koni. Tak, 20 koni, natomiast prędkość maksymalna 120-130 km na godzinę, ale to nie o to chodzi zupełnie. Tutaj liczą się emocje. Emocje i banana na twarzy. Ale nie sportowe emocje, tylko upajanie się radością z takiej jazdy w stylu Easy Ridera. Dokładnie tak, a co jeszcze? Każdy się na ciebie gapi, ponieważ no, każdy mówi, ale pięknie odrestaurowane stare Benelli, nie? Tak, fajny motocykl z lat 50, nie? Także musicie spróbować. Ty też musisz przejechać się tym motocyklem. Jak brzmi? To mnie bardzo ciekawi, bo ta pucha wygląda imponująco. No właśnie tak jak powinien, basowo, miarowo, także... Możemy odpalić w salonie? Oczywiście, że możemy. Zaskoczyłeś mnie teraz. Pewnie. To jest poza scenariuszem. Potrzymaj mi piwo. Oczywiście piękne, połyskujące, klasyczne, szprychowe felgi. Ten błotnik na szczęście nie jest plastikowy, tylko stalowy. No i zobaczcie do tyłu, co tam się dzieje. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakbyśmy mieli klasyczny, bębnowy hamulec. W rzeczywistości jest tam zamontowana tarcza, więc no, wygląda pięknie i klasycznie, ale działa skutecznie, tak jak we współczesnych motocyklach. Tych klasycznych atrybutów, detali jest oczywiście znacznie więcej. Takie fajne tutaj osłony na zbiorniku paliwa, sam kształt kanapy. No a pod kanapą znalazło się miejsce, żeby wcisnąć sprężyny. Ktoś tu
Krzysztof się chyba mocno zapatrzył na Ducati Diavela, projektując tą 502. Ducati zapatrzyło się na Benelli. Nie, niech ci będzie. Nie pamiętam, co było pierwsze. Załóżmy, że... Jak to z tą kurą było? Ja wiem. Dobrze, tylko że 502 wcale nie jest nowością 2020, więc nie o niej chcę rozmawiać. Natomiast nowością 2020 jest... Benelli. 752. Dokładnie. I to jest pierwszy motocykl w gamie Benelli z silnikiem większym niż 500 cm sześciennych. Tu mamy 750? Tak, 750, 77 koni, 76 Nm, dwa gary w rzędzie, ale brzmiące kwałka. Dwa gary brzmiące kwałka, czyli pewnie wykorbienie na wale tak jest, powodujące, tak. Klasyczny że tak zabieg modny w ostatnim czasie. Zgadza się. Ten wydech bardzo mnie intryguje i chyba nie chcesz mi powiedzieć, że to jest seryjny wydech. A właśnie, że chcę ci powiedzieć, to jest seryjny wydech. Serio tak to wygląda? Tak, i fantastycznie brzmi, ale szczególnie to musi liczyć. Jak mu się sypnie z garści. Okej. Okay. Testowałem. Wierzę na słowo, że nie będziemy odpalać w salonie, bo za mocno wam tutaj nasprodzimy, ale jak już tak rozmawialiśmy przez chwilę o Ducati, bo wspomniałem, że tu ewidentnie były zapatrywania na Diavela, to chyba cię zaskoczę. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem z Ducati i on mi pokazywał takie swoje tabelki, gdzie mają wpisane strategie, mm-hmm. mają wpisanych największych konkurentów i tam wśród konkurentów, wśród marek premium, obok BMW, obok Yamaha znalazło się właśnie Benelli. Pięknie, pięknie. Wiadomo, Benelli rozwija się naprawdę doskonale, w ogóle dzięki za tę fantastyczną wiadomość. Benelli rozwija się naprawdę świetnie. Z modelu na model jest coraz lepsze, coraz bardziej dopracowane. Liczymy na to, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej. Czy jest lepsze, to potwierdzę, jak się przejadę. Na razie jeszcze okazji nie było, ale pewnie za chwileczkę zrobi się ciepło, okazja będzie, więc nie mogę się dać, kiedy na niego wsiądę. 752, tak? Muszę dokładnie tak, zapamiętać. Tak, 752 jest. Dobrze. Cena. To mnie bardzo interesuje. Troszkę poniżej 30 tysięcy złotych. 29 990 zł. Mówisz jak prawdziwy marketingowiec. Dokładnie. No i co my tutaj mamy z przodu? Mamy markowego upside downa, co ciekawe z regulacją, no i mamy też układ hamulcowy Brembo. No i tutaj mamy motocykl, który narobił trochę zamieszania w oj, świecie tak. lekkich motocykli turystycznych. TRK 502 i 502X w dwóch wersjach. Tak. Dwucylindrowa 500, która kosztuje poniżej 25 tysięcy złotych. Chyba dlatego narobiła przede wszystkim takiego zamieszania, ale nie tylko dlatego. No i na ten sezon, na rok 2020 mamy nowego TRK 502 i TRK 502X, czyli w tej wersji na stalowych felgach i na felgach szprychowych. To powiedz mi, co w tym nowym TRK się zmieniło w stosunku do poprzednika? Silnik wciąż jest ten sam. 500 cm sześciennych, 48 koni, natomiast wiele detali zostało poprawionych, czyli Benelli właśnie słynie z tego, że słucha swoich użytkowników i w kolejnych modelach poprawia te rzeczy. I czego ci użytkownicy chcieli tym razem? Czego to, chcieli? Czego sobie zażyczyli? Chcieli troszkę może mniejszych wibracji, których tutaj praktycznie nie ma. Nowe lusterka, nowe gripy, nowe klamki, regulowana klamka sprzęgła, klamka hamulca. Te przełączniki bardzo świeżo wyglądają. Nie dość, że nowe przełączniki, to jeszcze są podświetlane. Okay. Nowe handbary tutaj z aluminiowym mocowaniem. Bardzo bardziej przejrzysta szyba. Inne malowanie błotnika. Wszystko to, co tutaj widać, tak jest motocykl wyposażony w cenie 24,5 tysiąca złotych. Oczywiście poza kuframi. Za kufry ile trzeba dopłacić? Wydaje się, że za taki komplet około 5 tysięcy, może troszkę mniej okay. niż 5 tysięcy złotych. Czyli w 30 mieścimy się tak wyposażonym motocyklem z kuframi, już którym możemy ruszać w drogę. Tak jest i podróżujemy po całej Polsce, po Europie, naprawdę bez kompleksu. Te zmiany na sezon 2020 to na ogół detale, ale detale mające duży wpływ na ergonomię, na codzienne użytkowanie tego motocykla. I są to jeszcze takie rzeczy, jak na przykład tutaj ta osłona na silniku, po to, żeby sobie nie porysować tego elementu twardymi butami motocyklowymi. To jest na przykład łatwiej rozkładana stopka centralna, bo na to użytkownicy poprzedniego TRK troszeczkę narzekali, że tam ciężko było tą stopkę zahaczyć nogą. Zmieniły się też tutaj troszeczkę podnóżki dla pasażera. No dużo, dużo takich detali, które małymi krokami mają jeszcze bardziej poprawić ten motocykl, jeżeli chodzi o wygodę użytkowania, o ergonomię.
To teraz rzućmy okiem na nowości w ofercie Kymco. Downtowna 350 z tym rozbudowanym, wypasionym systemem multimedialnym już zapewne znacie z poprzedniego sezonu, ale na rok 2020 nowość w tym skuterze jest taka, że pojawiła się tutaj opcjonalna kontrola trakcji. Będą trzy wersje nowego Downtowna 350, przy czym różnice w cenach nie są jakieś wielkie, ponieważ ta najprostsza wersja bez kontroli trakcji będzie kosztować 20 500 zł. A ta wszystko mająca z kontrolą trakcji i z rozbudowanym systemem multimedialnym 21700, czyli to jest zaledwie 1200 zł różnicy. Jeśli Kymco, to oczywiście również Quade, a wśród nich ta nowość, jest to nowa 300, homologowana jako ciągnik rolniczy z napędem na tył. No i ta oto nowa 300 z dosyć bogatym wyposażeniem, bo z wyciągarką, z tymi bumperami, z hakiem, z wtyczką z tyłu, z tym wszystkim razem kosztuje poniżej 20 tysięcy złotych. Tutaj u Was w salonie w tym momencie już praktycznie wszystko od 50 do 750 obecnie można znaleźć, ale prawda jest taka, że Polacy i tak w większości kupują 125, chyba 3/4 sprzedaży nowych motocykli. To klasa 125 cm sześciennych. No i właśnie tym tropem zostaliśmy doprowadzeni do nowości QA w Waszym salonie. To powiedz mi, co nowego, jeżeli chodzi o QA, ja widzę tutaj Superlighta w nowych malowaniach. Tak, przede wszystkim. Dokładnie, to jest nowy kolor szary, takiego klasyka bardzo chętnie wybieranego przez ludzi, którzy jeszcze nie mają prawa jazdy kategorii A. Jest duży, niewiele pali, także bardzo... Wciąż się dobrze sprzedaje, prawda? Dokładnie. To jest jeden z tych dobrze sprzedających się 125. Dlatego właśnie go zamówiliśmy również na ten rok. No i te kolorowe cukiereczki, to już troszeczkę inna bajka. Kolorowe cukiereczki Kiwi RKF 125, dwie nowe wersje kolorystyczne, taki zielony fluo i czerwony lekko wpadający w pomarańczowy, trzy świece na cylinder, silnik chłodzony cieczą, sześć biegów, także na pewno młodym ludziom się bardzo spodoba i tym starszym też. I to wciąż poniżej 10 tysięcy złotych, zerkam na cenę 9900. Dokładnie, dokładnie. Jest i skuter Urban Blade 50. Ja pamiętam czasy, kiedy to 50-ki sprzedawały się tak dobrze, jak dzisiaj się sprzedają 125-ki, ale dzisiaj to chyba już 50-ek nikt nie kupuje. Nieprawda, nieprawda. Macie klientów na 50-ki wciąż? Mamy, są to bardzo młodzi ludzie, którzy już chcą rozpocząć swoją przygodę motocyklową, jak również ci, którzy z niewiadomych powodów stracili uprawnienia i poszukują jakiejś alternatywy, powiedzmy. Żeby się poruszać i przemieszczać. Okej, okay, tak jest. Zazdroszczę zapału młodym ludziom, którzy zdecydowali przebrnąć przez te nasze przepisy, co prawda? Jest niełatwe, żeby zrobić kategorię AM i nie tanie, ale rzeczywiście jeszcze wciąż są osoby, które się na to decydują. Trzymamy kciuki za nich. Tak, trzymam kciuki. Drugi argument jest taki, że to jest pojazd, który kosztuje 6200 zł, czyli można powiedzieć, że do najdroższych nie należy, a jednak jest nowy, gwarancja, serwis. W salonie Motorlandu znaczną część powierzchni ostatnio zawłaszczyły sobie te kolorowe, wesołe skuterki i Łukasz obiecał mi, że możemy uruchomić jednego z nich. Musimy. Odpalamy? Uruchamiamy. Jesteś tak, gotowy? Już. You? No pięknie. Elektryczne skuterki New. Co to takiego? Dwa słowa powiedz mi, ponieważ ja się totalnie nie znam na elektrykach. W ogóle się nie znam na skuterach ani na elektrykach. Fantastyczne pojazdy o dwóch jakby pojemnościach, 50 i 125. Do jednych trzeba mieć... Ale zaraz, nie centymetrów sześciennych, bo tu nie ma silnika spalinowego, to jest 100% elektryczny napęd. 100% tak. I w tym momencie są to pojazdy z silnikami firmy Bosch od 1200 do 3000 W. 1200 to są... Odpowiadają 50-ce, dokładnie. A te większe odpowiadają 125-ce, dlatego użyłeś takiego określenia, żeby mi to ułatwić, żebym to troszeczkę lepiej zrozumiał. Tak. Widzę nawet tam na jednym z tych skuterów, że z tyłu widzę tutaj napis Bosch. Rozumiem, że ten silnik jest zamontowany... Bezpośrednio w kole. Bezpośrednio w tylnym kole, tak? Tak, silnik bezszczotkowy, bez żadnego przeniesienia napędu.
I słuchajcie, jazda tymi skuterami sprawia gigantyczną frajdę. Jest cichutko. No tak, bo jak silnik jest w kole, to niepotrzebne jest przeniesienie napędu na tylne koło. O to chodzi. Okej, bateria? Zakładam, że gdzieś pewnie tutaj pod siedzeniem. Tak, możemy to za chwilę pokazać, natomiast na ogół pod siedzeniem, a w tych droższych modelach są dwie baterie. Jedna jest pod siedzeniem, druga jest w przekroku. Czas ładowania, prędkość? W przypadku droższych modeli z szybką ładowarką około 3,5 godziny dwie baterie jednocześnie. W przypadku zwykłej ładowarki około 6-7 godzin. Czyli podłączamy w domu, w garażu albo bierzemy baterię do domu. Do gniazdka. Możemy zabrać baterię do domu, jak najbardziej, to jest ważne? Jak najbardziej. Bateria waży od 5 do 10 kg. Na ile wystarcza i jaki zasięg? To jest zawsze w tym maluszku kluczowe pytanie. New U przejedziemy około 30-40 km. A to jest ten najmniejszy model? To jest ten najmniejszy. W przypadku najdroższego modelu kosztującego 18400 NQI, to jest nowość 2020, powyżej 100 km. Może 120 w zależności od wielu czynników, od wagi kierowcy, od temperatury, oczywiście, od wzniesienia itd. To tak jak ze spalaniem paliwa, też jest różne w zależności od stylu jazdy. Ten najtańszy, najmniejszy, z najmniejszym zasięgiem widzę, że poniżej 6000 zł. To znaczy, to jest wersja jeszcze z ubiegłego roku. W tym roku najtańszy New kosztuje, zdaje się, 7200 zł. Tutaj jeszcze Łukasz zdradził mi, że jeżeli chodzi o te nowości New na rok 2020, no to między innymi z przodu pojawiły się większe koła. Tutaj mamy 14-calową felgę. No, w przypadku skuterów większe koło oznacza zawsze trochę więcej komfortu i lepsze pokonywanie nierówności. Łukasz, dziękuję Ci za oprowadzenie po całą naszym przyjemność po salonie. Naszej stronie. Nie, po naszej. Okej. Okay. 50-50. Dziękujemy Ci za oprowadzenie po tym salonie. No, upiekliśmy cztery pieczenie na jednym ogniu, tak? Bo Benelli, Kymco QA i New. A to nie wszystko. Słuchajcie, zapraszamy do nas do dwóch siedzib. I do Dziekanowa Nowego, i na Wałomiec Szyński 262 Warszawa Wawer. Mamy ogromny wybór skuterów, motocykli w pojemnościach od 50 po 750 cm sześciennych i mamy ogromny magazyn części, bo też jesteśmy wyłącznym importerem takich marek jak Vesra, Sunstar, Deet, chyba dosyć znane marki. Co więcej, mamy dwa serwisy wykwalifikowanych mechaniorów, którzy no, ogarną Wam każdą robotę, także gdybyś miał zepsuty motocykl, wpadaj do Motorlandu. Jak widać, nasze wiosenne tournée po motocyklowych salonach i po nowościach na rok 2020 trwa w najlepsze. Dajcie znać, gdzie chcielibyście, abyśmy zabrali Was z naszą kamerą w kolejnych odcinkach, a my już pakujemy kamerę i jedziemy dalej. Piszcie, które marki chcecie zobaczyć najszybciej, a my tam pojedziemy.